zawsze w kościół. Byłem we Lwowie w tym czasie i zaczął do mnie wydzwaniać telefony, że pali się kościół, że dym idzie z wieży. Po pierwszym telefonie nie wierzyłem oczywiście, myślałem, że to jakiś tam dym sobie idzie. Ale jak zawrócił drugi, trzeci telefon, to już wsiadłem do samochodu i szybko wróciłem. Się okazało, że już pożar tu się coraz bardziej rozprzestrzeniał. No i tylko już przyjechała straż pożarna, a nam zostało tylko stać i patrzeć, jak to wszystko się pali. To było bardzo trudne i dla parafian, i dla mnie osobiście. No ale w ciągu praktycznie niecałych dwóch godzin został spalony cały dach, który się zawalił tutaj do środka, do wnętrza świątyni. Zostały zniszczone ściany, już też pomalowane. Było już przygotowane wszystko na to, aby pasterkę przeżywać tutaj w centralnym kościele, no ale to wszystko widać jeszcze nie ten czas. Czy udało się w tym czasie, jak właśnie trwał cały ten pożar i później wyjaśnić, w czym była przyczyna taka ostateczna? Do końca jeszcze to nie jest jeszcze jest wyjaśniane cały czas. No wiadomo, że to było podczas prac budowlanych ten pożar wynikł. W tej bocznej nawie to jest właśnie był początek tego pożaru i ten pożar się przeniósł. Na górę zapaliły się i dekoracje, i stare szafy, które tu akurat złożone. No i jest też steropian właśnie, który dał tak bardzo dużo czarnego dymu, się zapalił. No potem już straż pożarna przyjechała, to już posalała wszystko, co trzeba i nie trzeba i potem już dolny kościół był też cały zalany. Tutaj wszystko było, zostało spalone i takim dla nas cudem i znakiem jest to, że ten baner z tereską, który stał oparty o kamień węgielny, przywieziony z Lisieux, z Francji, od świętej Tereski, ocalał. Jest takim też dla nas znakiem, że można mieć nadzieję na przyszłość. Kto pomagał jeszcze oprócz parafian, kto jeszcze przybył? No bardzo pomagał i biskup Edward przyjechał właśnie ze swoją takim wsparciem, takim organizacyjnym, bardzo pomagał właśnie też. W seminarium klerycy przyjechali, wynosiliśmy wszystkie rzeczy, sprzęty tam z dolnego kościoła, już później po pożarze, także no wiele osób pomagało w tym czasie. Co jeszcze? Coś takiego naprawdę... To ciężkie przeżycie. No to było ciężkie przeżycie. Takie dramatyczne. To z jednej ale... strony ciężkie przeżycie, a z drugiej strony też takie doświadczenie takiej dużej wspólnoty kościoła, bo bardzo osób potem przychodziło z taką i z życzliwym słowem, ale też z taką bardzo konkretną pomocą finansową. Wiele parafii właśnie, nawet też na Ukrainie, naszej archidiecezji organizowało składki, nawet sam jest od siebie praktycznie ze wsparciem na naszego kościoła. I w sumie dzięki temu wsparciu mogliśmy już zacząć coś robić, żeby to odbudowywać. Dół został już osuszony, ściany, które były całkowicie czarne, zostały już oczyszczone z tej sadzy, siatki zerwane. Są już wpłacone pierwsze zaliczki do firm, które mają się zająć odnową dachu drewnianą. No to już tak, że idziemy do przodu cały czas. Właśnie, co teraz najtrudniejsze jest w odnowieniu? Jakie prace będą takie najtrudniejsze? Najważniejsze jest dach właśnie, żeby to nakryć. Na razie jest dach tymczasowy, żeby to właśnie zabezpieczyć przed dalszym zniszczeniem. I te prace takie już, można powiedzieć, budowlane mają się zacząć 2 kwietnia. A, no czyli jeszcze tak, już niedługo, ale szykujemy się, żeby już. A w najbliższym czasie już tak dół kościoła został osuszony, już bezposprzątany. I w najbliższą niedzielę już chcemy wrócić tutaj do kościoła z mszą świętą. Tak, tak po ciutku, troszkę nieoficjalnie, ale jednak w kościele jest lepiej. Ludzie też pomagają. No oczywiście pomoc to przede wszystkim w takim momencie to jest zawsze, tak, oczekujemy pomocy materialnej, przede wszystkim takie wsparcie finansowego. Są takie straszne duże koszty, które 3 lata temu były inne, teraz są zupełnie inne i materiałów, i pracy, i wszystkiego, chociaż też niektóre osoby z tych firm zgodziły się pracować po cenach, które były 3 lata temu. Teraz dzięki Bogu na zaliczki mamy, ale na wykończenie tego wszystkiego też jeszcze dużo potrzeba, dlatego potrzebne wsparcie finansowe jest na pewno, a na pewno bardzo potrzebne wsparcie też takie modlitewne, duchowe. To jest też trudny czas dla nas, takie doświadczenie. Pytamy wszyscy, dlaczego to się stało, za co to się stało. No, Pan Bóg wie, ma swój cel w tym wszystkim. Może z czasem go poznamy jeszcze.